Martin, gratulacje na początek. No chyba nikt się nie spodziewał, że tak łatwo wam pójdzie z motorem, który przecież wygrał z Grudziądzem, który wygrał w Częstochowie, a tutaj no zaczęliście tak jak można powiedzieć pojedynek derbowy. Trzy szybkie uderzenia i ciężko było się Lublinianom pozbierać. No tak, oczywiście bardzo się cieszymy z tej wygranej, bo to był ciężki przeciwnik, tak jak powiedziałeś, tak jak też wszyscy tutaj powtarzały. Przecież drużyna z Lublina wygrała w Częstochowie, także było można się spodziewać bardzo ciężkiego spotkania. Ono nie było łatwe to spotkanie, bo może tak myślą ludzie, że trzy uderzenia, coś tam, to są przecież świetni zawodnicy wszyscy, którzy tam jeżdżą, ale my mamy jakby wielki handicap naszego toru, który od parę spotkań jest taki sam, czyli za to bym też chciał podziękować, pochwalić trenera toromistrzów, którzy po prostu tutaj naprawdę robią świetną robotę, bo to, na czym my trenujemy, to do czego jesteśmy dopasowani, to mamy jakby później na co dzień tutaj jakby w warunkach meczowych i też jakby drużyna z Lublina mówiła, że tor był też bardzo dobrze przygotowany, także absolutnie tutaj nic do zarzucenia. Czyli temu się bardzo cieszymy i to jest jakby też jeden z kluczów do sukcesu oczywiście. A ty jak swój występ oceniasz, chyba nie ma się do czego przyczepić. Tak, no wczoraj było bardzo, bardzo dobrze tak naprawdę. Nie było żadnych wpadek i temu się można cieszyć, żeby jak najwięcej takich występów. We wtorek Unia Leszno, to chyba taki będzie, można powiedzieć, trochę test dla Falubazu, w którym miejscu w zasadzie jesteście, bo widać, że na swoim torze czujecie się bardzo dobrze, ale też te wyjazdy do tej pory wyglądały nieźle, więc no chyba jedziecie tam solidnie postraszyć Unię. Ja już bym tego nie nazywał testami, bo to takie dziennikarskie tutaj testowanie, to testować dzieci w szkole z różnych przedmiotów, tak? Ale tutaj jesteśmy sportowcami, jesteśmy drużyną sportową, także pójdźmy sobie te testy. Niczego nie idziemy testować, my tam idziemy po prostu powalczyć o jak najlepszy wynik. Wiemy, jaka jest Ekstraliga w tym roku, wiemy, jak wszystkie mecze są wyrównane i naprawdę tu każdy może wygrać z każdym, przegrać tak samo. Także idziemy powalczyć o dobre miejsce, bez żadnego testowania i idziemy się bawić.